oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa przygotowują się następujące osoby. Krystian Uzar, kawaler z Babon, parafia Zachwiejów, nasza parafia, i Agata Paś, panna z Dymitrowa Małego, parafia Baranów Sandomierskich. Zapowiedź trzecia. Tomasz Sławomir Kmuk, kawaler z Zarównia, nasza parafia, i Ewelina Serafin, panna z Huty Komorowskiej, parafia Huta Komorowska. Zapowiedź pierwsza. Jeśli komuś znane byłyby okoliczności, które jako przeszkoda rozrywająca, wiążąc wyżej wymienione osoby, zawierane przez nie związek małżeński czynią nieważnym, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Przeżywamy 11. niedzielę zwykłą w ciągu roku i zarazem uroczystość Trójcy Świętej. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypada w poniedziałek wspomnienie świętego Antoniego z Padwy. To uroczystość odpustowa w parafii Padew Narodowa. We wtorek wspomnienie błogosławionego Michała Kozana. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte o godzinie 8:10:30. Podczas mszy świętej o godzinie 10:30, tak jak jest to już tradycją wieloletnią, dzieci klasy czwartej przeżywać będą swoją rocznicę pierwszej komunii świętej. Po mszy świętej uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Ołtarze przygotowują rodziny poszczególnych wiosek. Rozpisałem, ale nie wiem, czy się nie pomyliłem, więc jak się pomyliłem, to nic nie mówcie, tylko swoje zróbcie. A wyznaczyłem Babule 61-84, Piechoty 16-37, Zarównie 1-32, Zachwiejów 1-31a. Banery do ołtarzy do odebrania u mnie. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w uroczystości Bożego Ciała Poczty Sztandarowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej parafii. Zapraszam dziewczęta do sypania kwiatów. Zapraszam liturgiczną służbę ołtarza i wszystkich najmłodszych, malutkich parafian chłopców, którzy włączają się w procesję Bożego Ciała i później uczestniczą w oktawie. Zapraszam. Organizując procesję, jeśli dzień będzie słoneczny, feretrony wystawmy wcześniej przed Kościół, aby nie wynosić ich w czasie, kiedy już wyrusza procesja, a później zostawmy je na zewnątrz, tak jak przy procesji odpustowej w tym roku, kiedy procesja będzie wracać do Kościoła później, bo błogosławieństwie będzie je można wnieść z powrotem. W piątek wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego. 13 czerwca przypada rocznica nominacji księdza doktora Krzysztofa Nitkiewicza na biskupa sandomierskiego, natomiast 19 rocznica święceń kapłańskich księdza biskupa Krzysztofa. Będziemy polecać jego osobę Bogu w modlitwie. W poniedziałek zapraszam na próbę czwartoklasistów, próbę przed rocznicą, spotkanie po nabożeństwie wieczorowym. Przed Kościołem rozprowadzane są tygodniki gość niedzielny, niedziela. Lubię służyć przy ołtarzu między tajemnicą a zwyczajem. Boże Ciało, czy zabraknie nam węgla, wymiana serc, jak poradzić sobie z samotnością. To tylko niektóre tytuły tego numeru. Polecam uwadze. Polecam również uwadze gościa, tak zwanego gościa ekstra. On w całości, koszt jego to 10 zł, a w całości poświęcony jest, dość obszerny, poświęcony jest Eucharystii, między innymi wielkim cudom eucharystycznym. Obszerny, ciekawy, pełen świadectw. Zachęcam, polecam. Jeśli ktoś nabędzie, proszę się dzielić tym tekstem. On naprawdę pomaga zrozumieć, czym jest Eucharystia. Przybliżyć się do tych tajemnic, w których uczestniczymy, tak aby przeżywać je pełniej, głębiej. Z
Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom z Zachwiejowa za przygotowanie świątyni i wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać, o sprzątanie w przyszłą sobotę proszę kolejną grupę rodzin. Za kwiaty przy ołtarzach serdecznie dziękuję wczorajszym nowożeńcom Alicji i Bartłomiejowi Stręb. Za ofiary na kościół serdecznie dziękuję Państwu, rodzinie Państwa Wrażeń z Zachwiejowa, pani Kazimierze Uzar z Zarównia i wczorajszym nowożeńcom Alicji i Bartłomiejowi. Dziękuję młodzieży naszej parafii za uczestnictwo we wczorajszym diecezjalnym spotkaniu młodych. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. W poniedziałek msza święta w intencji zmarłej Julii Popiołek, zamówiona przez siostrę Alinę Juwa. We wtorek w intencji zmarłego Józefa Zuby, zamówiona przez sąsiadów, rodzinę państwa Majków. W środę w intencji zmarłego Stanisława Czechury, zamówiona przez córkę Danutę z mężem. W czwartek o godzinie 8 w intencji zmarłych Mateusza i Franciszki oraz Katarzyny Popiołek, o 10.30 w intencji dzieci rocznicowych i całej wspólnoty parafialnej. W piątek w intencji zmarłej Katarzyny Łącz, zamówiona przez córkę Marię z rodziną. W sobotę w intencji zmarłych Jana i Marii Zygmunt, Tadeusza, Zofii, Eugeniusza i Kazimierza Szewc. W niedzielę 19 o 8 w intencji zmarłych księdza Mariana Babuli, Marii, Walentego i Józefa Babulów. O 10.30 w intencji zmarłych Józefa i Marii Łącz. Przez cały tydzień odprawiane są msze święte gregoriańskie w intencji świętej pamięci Józefy Klak, Władysławy Babula i Mariana Skowron. Przyjmijcie błogosławieństwo.